Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy dzisiaj tuningować specjalny samochód. Właściwie to ja chciałem go sobie stuningować wcześniej już, bo myślałem, że no hej, jest sobie jeździ w singlu. Właściwie to jest samochód dla Michaela, który stuningowałem w ostatnim odcinku z fabuły. Jest to Huntley S. Nie mogłem go znaleźć na poprzednim odcinku, gdzie tuningowałem sobie Phoenixa, bo chciałem właśnie stuningować ten samochód, a on sobie tutaj jest. Z tym, że on jeździ po jeździe dowolnej, normalnie, można sobie go zgarnąć z ulicy, ale nie jestem pewny właśnie, czy jeśli go znajdę na ulicy, to będę mógł sobie go tuningować. Czy to nie jest zbyt ekskluzywny samochód? Tak się zastanawiam. A ponieważ to są Legendary Motorsports, więc podejrzewam, że może być zbyt właśnie ekskluzywny. Ale spokojnie, sprawdzimy też i to. Więc ja spotkałem ten samochód gdzieś w okolicy fabryki Lestera. Pojedziemy sobie tam w Albanii Alfa i zobaczymy, czy rzeczywiście gdzieś tam się kręci. No, to jest właśnie taka zagadkowa sprawa, bo w sesji w GTA pojawiają się różne samochody. Raz wbijesz do gry, pojawia się ta grupa samochodów. Raz wbijesz, pojawia się zupełnie inna. No i to działa na tej zasadzie, a nie tak, że nie wiem, o tej porze jeżdżą takie samochody, czy o tej takie. Cały czas jest jakaś losowa grupa tych aut, więc znaleźć go może nie być tak łatwo. W każdym razie, jak już się zaczynają pojawiać te SUVy, no to jednego rodzaju, no to już są wszędzie dosłownie. A to jest ciekawe, bo skoro ten SUV jest to chyba jedyny SUV, albo jeden z niewielu SUV-ów, który się pojawia w Legendary Motorsport. I widzieliśmy, że na odcinku osoby, które oglądały, oczywiście odcinek polecam zobaczyć z singla z GTA, Michael stuningował ten samochód i statystyka przyspieszenia mu się wymaksowała. Można było go świetnie obniżyć. No i Asuka mówi: hej, ja też chcę mieć taki wóz. Pozazdrościła Michaelowi i mówi: ja też chcę sobie taki wóz sprawić i takim wozem jeździć. A ponieważ ten samochód wygląda naprawdę bardzo fajnie, super można go obniżyć i po tym tuningu, no, prezentuje się świetnie. Dlatego pomyślała sobie: będzie do mnie pasował, chcę go mieć. No i sobie go chwileczkę poszukamy. Jeśli go nie znajdę, no to go sobie kupię. Mam jeszcze 4 miliony gotówki no, raczej nie będzie problemu z tym, aby wydać tam 200 tysięcy na jego kupno. No ale jeśli mogę zaoszczędzić jakoś tam te pieniądze, po prostu pożyczając ten samochód z ulicy, to warto właśnie tak zrobić. Pokręcę się tutaj troszeczkę. On był gdzieś w tym miejscu, stał sobie na parkingu, na, nie wiem, podejrzewam 80%, szacuję. Nie będzie go tutaj teraz. Marek Rambo do mnie przyjechał swoim Mercedesem. Nie będzie go tutaj teraz na jakieś 80-90%, bo, no mówię, jest inna grupa samochodów, która się teraz tu wczytała i raczej go nie będzie, ale to jest gdzieś w tej okolicy. W tej okolicy gdzieś on sobie tutaj był. Widzimy Passacina też tutaj jeździ. Tu gdzieś sobie stał na tym parkingu. Banshee jest. Jest tam jakiś SUV. To było chyba to miejsce, gdzie on sobie stał, Huntley S. Ale teraz stoi tu jakiś van. Tak, tutaj są jakieś kompakty chrupkowate. I tu mamy SUVa, ale to nie jest ten, który nas interesuje. No, jak mówiłem, to jest dość ekskluzywny samochód, więc dlatego prawdopodobnie nie będzie można go sobie stuningować od tak, o, kradnąc z ulicy. No, więc to chyba bez sensu. Po prostu go sobie kupię i zajedziemy do garażu odebrać ten samochód. Myk. I gdzie ty jesteś, Huntley? Huntley. Kurde, tak na szybko nie da się go znaleźć, bo on jest bardzo podobny do tych wszystkich samochodów tu. A jaki kolor by tu dla ciebie wybrać? Biały dajmy. No i czy ja mam w ogóle gdziekolwiek miejsce? Eclipse? Nie. Nie. Dobra, gdzieś tam miałem, spoko. No i mam tutaj swojego Huntleya. Wygląda tak, pomalowany na biało. A, to wygląda jak ciemny niebieski. No i dobra. Tak wygląda ten samochód przed tuningiem i jest kozacki, jest bardzo szeroki. Sprawdźmy, jak wygląda w środku. Ojej, nic nie widać. Ojej! Ha! O kurde. A tak wygląda na zewnątrz. To jest naprawdę koksu. Jest duży, ale wygląda fajnie. Ja ogólnie nie jestem fanem SUVów.
No ale ten wygląda tak kozacko, że można mu to wybaczyć. Nie no, jest naprawdę szeroki. Patrzyłem sobie ogólnie opcje tuningowe dla tego Hummera. Ma naprawdę ich bardzo mało, co mnie troszeczkę zbulwersowało. No nie wiem, taki samochód powinien mieć dużo tych opcji. Posłuchajmy, jak ten samochód śmiga, jak chodzi, jak brzmi. Brzmi sobie tak, więc nic specjalnego. Raczej jakiegoś super zajebistego dźwięku tutaj nie uświadczymy, ale auto wygląda fajnie i no zobaczymy, co po tuningu, co na tuningu zrobimy z niego. O. A jeszcze mam kilka innych takich samochodów, które chcę koniecznie ci pokazać. O kurde. A poznajdywałem kilka naprawdę fajnych samochodów, które mają świetne modyfikacje. Trzeba będzie to oczywiście obczaić. Prawie bym się rozbił. No, hamulce są, nie są najlepsze, no ale może da się jakoś to ulepszyć. Wielkim plusem tuningu tego samochodu jest to, że możemy go naprawdę konkretnie obniżyć. Także to jest w ogóle chyba jeden z nielicznych samochodów, które da się tak mocno obniżyć. To jest absolutnie świetna sprawa. Okej. I tak, dach. Bagażnik, aha, nie, relingów nie chcemy, to jest niefajne. Pancerz kupujemy, na pewno będę chciał jeździć tym samochodem, hamulce. Przesunąłem kamerkę na dół, żebyś wszystko widział ładnie, co ja tutaj instaluję. No więc tak, ulepszenie silnika, myk, wydech. Tu mamy kilka opcji i ten ostatni jest najfajniejszy chyba. Chociaż właśnie, standardowy jest tak fajnie przekrzywiony, a ten ostatni jest taki na prost zainstalowany, ja wiem. Ale nie wygląda aż tak źle, więc damy go. Moment, pancerz, mieliśmy silnik, hamulce, silnik, dobra, mamy to. Maski. O, i ta wygląda najbardziej bajerancko. Można dać też z włókna węglowego, ale myślę, że ta jest świetna. Klaksony. Tu bym dał sobie ciężarówkowy. On tylko 2000 kosztuje, a jest naprawdę kozacki. Reflektory dajmy ksenonowe, a ten samochód naprawdę konkretnie się obniżył. Myślę, że fajnie by było dać tutaj jakieś neony. Może tył i boki, o, w ten sposób. Kolor. Dajmy sobie czerwony. Dobra, i to mamy kupione, tablicę zostawiamy. Lakierowanie. Zobaczmy najpierw klasyczne kolory. Może nie. Ach, kurde, kupiłem, nieważne. Odruchowo. Chciałbym tutaj zrobić jakiś taki fajny kolorek. Nie mam jeszcze chromowanego, jak to zrobiłem w singlu. Ale ten mi się podoba. No kurde, zajebiście pasuje do tego samochodu. Dobra. Metaliczny. Wow. Dziwne to. Jakoś dziwnie się zrobił ten kolor, taki jakiś śmieszny. Ten samochód wygląda, wow. Kurde, ej, dziwne te kolory są. One jakoś się zrobiły, jakieś dziwne perłowe czy coś. Ja wiem, taki za jaskrawy trochę. Taki za wesoły ten samochodzik się zrobi, jak damy taki jaskrawy kolor, ten drugi. A ten taki bez wyrazu jak... Jak dam taki sam kolor, to będzie taki bez wyrazu, moim zdaniem. Ale w ogóle jak czerni dziwnie wygląda. Ten kolor spod spodu jakby przebijał. Nie wiem, jak to wygląda. Ciężko się na coś zdecydować. Myślę, że perłowy kolor, perłowy odcień coś tam zmieni, ale... Nie wiem, to wygląda dziwnie. Naprawdę. Ciężko wybrać, kurde, jakiś kolor. Nocny fiolet wygląda jak jakiś brązowy. Ale okej, okay. Jeszcze weźmy sobie perłowy. O, i teraz się dopiero zmienia wszystko. Ja pierciu. Wow, o, to wygląda super. Tu się zrobiło jakieś takie szarawo-srebrne, nie wiem, ale fajnie to wygląda. Dobra, super. Dach, to już mieliśmy. Sprzedać można za 172 tysiące. Zawieszenie mamy. Skrzynia biegów. Okej. Okay. I turbo. Prędkość maksymalna nie jest najwyższa. No ale to jest SUV, trzeba brać to pod uwagę, prawda? Weźmy sobie jakieś... O kurde! Te felgi wyglądają kozacko.
Wow, naprawdę wielkie koła ma ten samochód. I te SUV-owe felgi wyglądają świetnie. Fabryczne, no to mi się spodoba. Od razu mi się spodobało, ale te fabryczne są bardzo podobne do tych. Bardzo podobne, tylko że są większe jakby. No nie wiem na co się zdecydować, wszystkie wyglądają świetnie. Biorę te. Dobra, czy można je jakoś pomalować? A chromowane one tam się niewiele, no może trochę się różnią. Kolor. Czarnuszki. Dajmy sobie takie. O, i tutaj troszeczkę też profil widzę, że opony się zmienia, ale ten napis mi nie pasuje. Kuloodporne, myk. Trochę to kasy kosztuje, ale okej. Wow, samochód wygląda no niesamowicie. Tutaj myślę, że będą pasować limuzynowe. No i dobra. I moim zdaniem kozak. Troszeczkę mi brakowało w tym tuningu opcji zmiany grilla czy przednich świateł. Ale i tak maska wygląda przekozacko. No, trzeba to przyznać. No, ten samochód. Ach, jak on wygląda. Mi się bardzo podoba. A moment, chyba zmienił się dźwięk. No, taki jakby głębszy trochę jest. Nie brzmi jak już jak kserokopiarka. No. Troszeczkę inaczej brzmi teraz. To jest słyszalne, także super. O kurde, ale pędzi. I co, moment, to jest klasa SUV-y, tak? Bo on był w tym Legendary Motorsport, a... Tak, SUV-y. Myślę, że pojedziemy sobie w tej klasie SUV-ów i zobaczymy, co ten samochód potrafi. No ja nie wiem, czy on będzie najlepszy, ale skoro był w Legendary, no to też słaby jakoś niekoniecznie musi być. Ciekawe, jak by wskazał ten licznik, ale skoro wszyscy mówią, że jest taki beznadziejny, to ja nawet nie będę się starał, aby coś tam pokazać, jaką ten samochód ma prędkość maksymalną, bo to bez sensu. Wnętrze się raczej nie zmieniło po tym tuningu. Tutaj mamy to samo, co było wcześniej. Zegary ledwo są widoczne, więc i tak byśmy tej prędkości tutaj nie sprawdzili. Ale auto jest mega szerokie. No kurde, zobaczcie, podjadę sobie do takiej R8 i jest szerszy od niej. Wow. Nie jest drogi, a dostarcza, no, jak dla mnie, mega zabawę, mega frajdę. No bo, kurde, no, mało kto jeździ takim autem chyba na co dzień w GTA, to jest świetne. No dobra, to co, zaczynamy sobie jakiś wyścig, zobaczymy jak pójdzie mi w tym SUV-ie. No i dobra, mam tylko, wow. Mam tylko jednego przeciwnika tutaj i zobaczcie, to są SUV-y, tak? Wysokie, strasznie. A to jest mój Huntley S. Także myślę, że konkret. Jest naprawdę bardzo niski jak na SUV-a. No i startujmy. Będę ścigał się z jakimś. Ojej, co to jest? Nie wiem, ale mam tylko jednego przeciwnika. Trochę szkoda, bo tak nie do końca będę mógł przetestować sobie osiągi tego samochodu. Okej. No, naprawdę nieźle się zbiera. Wyłączyłem tutaj tunel aerodynamiczny. Tak, aby troszeczkę to przyspieszenie się nie przekłamowało. Wow, no brakowało. No hamulce są oczywiście dużo gorsze niż w takich normalnych samochodach wyścigowych. Nawet jakbyśmy sobie kupili taki samochód za 200 prawie tysięcy jak tego Huntleya, no to wiadomo, żebyśmy te osiągi mieli lepsze. Ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o to, aby wozić dupę jakimś dużym samochodem i przy okazji zajebiście obniżonym. Tego z tyłu Marka konkretnie w jego jakimś tam samochodzie zostawiłem bardzo. I nie wiem, czy to właśnie ciężko mi teraz stwierdzić, czy ten Huntley rzeczywiście jest taki dobry, czy też nie. No bo byśmy musieli się pościgać z jakimiś innymi graczami. I chyba tak zrobimy. Pojadę sobie jakiś losowy wyścig, gdzie będę się ścigał z różnymi graczami. Może uda się trafić akurat na taki wyścig, gdzie będę mógł się ścigać moim Huntleyem, czyli wyścig dla SUV-ów. Zobaczymy. No na razie muszę przyznać, że tym Huntleyem skręca się bardzo dobrze.
i ogólnie się prowadzi się go świetnie. Prowadzi się go się świetnie. No ciężko właśnie wybadać, jakie tutaj przyspieszenia są. Na pewno lepiej się zbiera niż jakiś tam muscle car. I większość SUV-ów też jest taka ospała właśnie w GTA Online. A ten Huntley radzi sobie świetnie. No i jak na SUV-a, trzeba przyznać, że jest mega niski. No kurde, te koła, jak wjeżdżamy na jakiś tam wertep, to aż wchodzą w ten negatyw. To jest absolutnie świetne. Chociaż ja negatywy niespecjalnie lubię w samochodach, to jednak jest taki, no jest fajnie obniżony, fajnie się nim jeździ. Ja lubię taki właśnie styl, chociaż nie przypadam, jak wspomniałem, za samochodami w stylu SUV. Nie wiem, jaki jest cel ogólnie tworzenia takich aut, ale okej. Bo są to są, tak? No, ten mi się podoba wyjątkowo. No i dupa, próbowałem dołączyć do kilku wyścigów, ale niestety wygląda to w ten sposób, że dołącza mi każdy chce jeździć super samochodami, mało kto chce używać tych SUV-ów. Ciężko mi teraz stwierdzić, ale wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych SUV-ów, jakie mamy dostępne w grze. No, nie bez przyczyny znajduje się on w Legendary Motorsport. Kurde, ten samochód naprawdę nieźle się zbiera. 100 razy lepiej od takiego Hammera, który tam stoi, nawet po tuningu. 100 razy lepiej od właściwie każdego innego SUV-a, jakim jeździłem do tej pory. No, prawie że jak samochód sportowy, no to kurde. Nie może być naprawdę lepiej, jeśli chodzi o SUV-y, tak, w tej grze. Także ja polecam ogólnie, on jest naprawdę świetny, ładnie wygląda. Kurde, i po tuningu, no mam kilka takich opcji tuningowych, nie za dużo, no mówię, brakuje troszeczkę tego modyfikacji grilla. Chociaż ten grill jest naprawdę duży i fajnie wygląda już teraz, no to jeszcze trochę bym tutaj pozmieniał. Można dodać relingi dachowe, tylko po cholerę relingi dachowe w samochodzie, który ma fajnie wyglądać, ścigać się, być gangsterskim wozem. No nie wiem, żeby gangster sobie załadował jakąś dodatkową torbę z kasą na dachu, nie wiem. W każdym razie auto jest naprawdę kozackie i polecam gorąco, jeśli ktoś ma właściwie nie dużo kasy, to jest niecałe 200 tysięcy, na tuning wydasz niewiele więcej. I czy tam właśnie na cholera wie ile ja wydałem na ten tuning. Auto wygląda naprawdę kozacko i trzeba przyznać, że wow. Zrobiło na mnie wrażenie, jeśli chodzi o osiągi. Tak, i to tyle. Huntley S. Na następny odcinek planuję sobie albo zrobić Rainera, albo zrobić sobie ten samochód, który też niedawno kupiłem. Zastanawiam się, jakie ma opcje tuningowe, jak to ja. Wow, jak dziwnie brzmi. Tak bardzo klasycznie. Klasyki sportowe. One są, to jest tak naprawdę dość szybka klasa samochodów, ale to radio nie pasuje. Ten samochód zostawię sobie na później, na następne tuningi w GTA Online. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś ze mną teraz na tym tuningu. Mam nadzieję, że podobał Ci się mój Huntley S. Trzymaj się, na razie, pa pa. Nie tunigowałem jakoś tam pod względem osiągów tego samochodu, ale moim zdaniem wygląda naprawdę w porządku. Nie no. Ej, serio, to będzie chyba jeden z moich ulubionych samochodów, jeśli chodzi o wygląd. Strasznie mi się spodobał. Nie jestem jakoś fanem hot rodów, ale zawsze jakoś przykuwał moją uwagę ten model.